proszę Państwa, gonitwa się rozpoczęła, tym razem bez wolty, start wolny. Bardzo dobrze przyjęła start Liv de Clerlon. Teraz troszeczkę została bliżej kanatu Lera de Ba, a na front wychodzi Cana de Bourgogne. Ona obejmuje prowadzenie, Cana de Bourgogne, druga jest Lera de Ba. Na trzecim miejscu Rani Dorsch. I tak wygląda czołówka tego wyścigu. 1800 metrów do celownika Cana de Bourgogne. Teraz na prowadzeniu zmienia ją Serenade de Betz. Troszeczkę odskoczyła. Druga jest w tej chwili Liv de Clerlon. Przepraszam, to jest Rani Dorsch. Blisko czołówki jest też Sibley d'Alcy, blisko jest Lera de Ba. Cofnęła się Cana de Bourgogne. Serenade de Betz z przewagą kilku długości nad pozostałymi klaczami. Ostatnia jest Pepit Jet, przed nią Lucky de Genetin i Noblesse Bourgeoise. One zamykają stawkę. Serenade de Betz na pierwszym miejscu, wciąż z przewagą. Teraz ruszyła się chyba Sibley d'Alcy za nią, ale to jest dalej 4-5 długości. To jest spora przewaga. Blisko czołówki jest także Rani Dorsch. I ruszyła się także troszkę Nitisa Joslin. Serenade de Betz z przewagą. Druga kusuje Sibley d'Alcy, ale to jest już 5 długości z tyłu. Trzecia jest Nitisa Joslin, czwarta Cana de Bourgogne. Serenade de Betz wciąż z przewagą, a całą stawkę zamyka w tej chwili Lucky de Genetin, już ze sporą stratą. Jakieś 800 metrów do celownika, Serenade de Betz wciąż z przewagą, druga jest Sibley d'Alcy, troszkę się do niej zbliżyła. Trzecia jest Lera de Ba, bliżej kanatu. Rozpędza się polem także Kalida Pat. Serenade de Betz prowadzi, atakuje ją Sibley d'Alcy. Trzecia Lera de Ba. Ruszyłaś także Pepit Jet przy kanacie, jest czwarta. Ładnie kłusuje także Noblesse Bourgeoise, która w połowie dystansu była jedną z ostatnich klacz. Serenade de Betz i Sibley d'Alcy. Serenade de Betz, Sibley d'Alcy. Serenade de Betz ma wciąż przewagę, 150 metrów do celownika. Serenade de Betz, Sibley d'Alcy. Trzecia jest Lera de Ba, czwarta Pepit Jet. I za chwilę celownik Serenade de Betz przed Sibley d'Alcy. Pepit Jet chyba będzie trzecia, wyłamała Lera de Ba, piąta Noblesse Bourgeoise i pozostałe klacze kończą teraz gonitwę.